To 2 tygodnie przerwy było, więc zapytam najpierw o sytuację kadrową. Jak z zawodnikami wszyscy do dyspozycji, czy z kogoś trener nie może skorzystać w sobotę? No, tradycyjnie dochodzi do siebie Piotrek Pierzchała, już biega wokół boiska, widzi to, co na nim się dzieje, ale jeszcze nie może w tym uczestniczyć. I Miletycz, który powolutku jest wdrażany, grał w rezerwach, w tej chwili wchodzi w trening indywidualny. Myślę, że albo będzie mieć okazję jeszcze z niego skorzystać, albo niestety trzeba będzie poczekać na obydwu zawodników do przyszłego roku. Meczem z Rakowem Częstochowa rozpoczynacie drugą rundę, dobrze byłoby ją rozpocząć z przytupem. Każdy myślę, że tego chce, my również gramy u siebie. Kibice są głodni dalszych punktów, a chyba najważniejsze bramek, bo mamy ich serdecznie mało. I myślę, że tutaj to jest jakby wyznacznik. Jak się to wszystko potoczy, zobaczymy w sobotę. Raków Częstochowa to jest bardzo niewygodny przeciwnik, wykorzystujący stały fragment gry, bazujący trochę na takiej sile, twardo grający. Biegający, potrafiący grać w piłkę, mający pomysł na grę, to trzeba dodać. I tutaj widać rękę trenera i tych już wielu, wielu miesięcy, a nawet można powiedzieć lat pracy wspólnej. To jest niesamowity handicap, że można mieć zespół przez taki długi okres czasu i sobie go doszlifować. Nieprzypadkowo awansowali i w tej chwili punktują. Szanujemy oczywiście rywala, ale my gramy u siebie, chcemy zadowolić siebie po tych 2 tygodniach przygotowań, aby ten kolejny egzamin został zdany pozytywnie i żeby kibic wracał z boiska uśmiechnięty. Jaki jest pomysł na rozmontowanie Beniaminka? Pomidor. Nie, tak całkiem poważnie. Trzeba też nie tylko sam pomysł przeciwko rywalowi mieć, ale mieć pomysł na siebie. Myślę, że kolejne tygodnie dają do myślenia tym, którzy uważali, że zespół Korony nie potrafi grać w piłkę. Jest coraz lepiej, jest coraz więcej atutów. Trening to trening. Ja mam świadomość, że nie wszystko da się przenieść. Od razu przynajmniej. Ale na Korony można już patrzeć z przyjemnością w wielu momentach. Oby było ich jak najwięcej. A Raków gra inaczej niż grał za czasów pierwszej ligi? No pan ma miłe wspomnienia z tej ostatniej kolejki, kiedy to udało się wygrać. No, umówmy się, w Rakowie też następują personalne zmiany. Zawodnicy dochodzą z innym doświadczeniem, z doświadczeniem ekstraklasowym, więc no, też liga powoduje ilość meczy rozegranych niezłych, ale gdzieś tam bez punktu, dają też trenerowi do myślenia i się analizuje, czy tego sposobu gry nie zmienić. Wiadomo, że każdy szuka rozwiązań. Raków to też nie jest zespół, który tylko w jednym stylu potrafi przetransferować to wszystko w coś innego i dlatego musimy być przygotowani tak naprawdę nie tylko na Raków, ale tak to, co my chcemy sprzedać. Tak jak mówię, ciągle będę naciskał, że to Korona ma mieć swoją tożsamość na boisku i to ma być naszym atutem. Jakaś zmiana, jeśli chodzi o innych rozwiązań, jeśli chodzi o drużynę, bo w tych 2 ostatnich meczach, no poza tą wymuszoną Kuby Żybrowskiego z powodu kartek, no to stawiał pan na tych samych ludzi od początku. Pytanie, czy ktoś w trakcie tej przerwy na kadrę dał sygnał, że warto dać mu szansę? No, rywalizacja jest w zespole, ale tak jak mówię, no, z jednej strony dużo zmian z meczu na mecz mieliśmy, nie przynosiło to efektu, gdzieś dzisiaj troszeczkę stabilizacji w składzie, jakiś trzon drużyn, jakiś kręgosłup nam się pojawił. Myślę, że to jest dobra informacja. Poszukiwania na siłę czegoś jest troszkę bezsensowne, ale z drugiej strony zawodnik, który z tego trzonu drużyny daje negatywny sygnał, to też daje do zastanowienia i sztuką jest to przewidzieć i zareagować przed niż po. Ja myślę, że takiego problemu na dziś, jeżeli chodzi o zaangażowanie, podejście i chęć gry w pierwszym zespole, nie mamy kłopotów. Wszyscy bardzo chcą, wszyscy chcą udowodnić, że im zależy. Wręcz trzeba indywidualne rozmowy przeprowadzać, bo czasami jest to zbyt agresywne na treningu, ryzykowne. Ale no, taka jest piłka. Ja myślę, że wyjdzie optymalna 11 i kilku się zgłasza do tego, aby to wzmocnić w zakresie zmiany. Niech się martwią zawodnicy, co z tym zrobić. Na młodzież, czy jeszcze, jeśli chodzi nawet o obecność 18? Był na to plan w tym roku, na jednego z zawodników. No niestety uraz w poprzednim meczu rezerw. Państwo wiecie, że mówię o Sowińskim. Bardzo mi zależało, żeby go mieć przez cały tydzień. Niestety uraz go wykluczył z tego trenowania, ale co się odlecze, to nie uciecze. Ja tylko przypomnę, że gdzieś tam poszukujemy ciągle wśród tej młodzieży. Nawet może daleki jestem od transferów i tak dalej, ale pojawiły się już młodziutkie twarze z zewnątrz też na treningach i też się przyglądamy, jak możemy w tym obszarze wzmacniać nie tyle zespół, co klub. Kto będzie strzelał gole w meczu z Rakowem Częstochową? Proszę mi powiedzieć, jak pan zgadnie, to będzie pan bogatym człowiekiem. Zgadłem, kto strzeli bramkę, jedną z bramek w reprezentacji i wygrałem zakład z kolegami ze sztabu o wynik i o strzelców, ale tylko z jednym zgadłem, mam na myśli Piątka. Natomiast, oczywiście nie w tym meczu, tylko w poprzednim. Mam natomiast nadzieję, że ci, którzy udowadniają to w jednostkach treningowych, ta powtarzalność zaczyna być ich atutem,
Oby się to w końcu sprawdziło w meczu mistrzowskim. No to...